Okej, okay, super. To w takim razie raz jeszcze witam serdecznie wszystkich gorąco. Jest już późno, ale super, super, bardzo doceniam to, że znaleźliście trochę czasu, żeby posłuchać o nowościach. Wierzę, że coś nowego się dzisiaj dowiecie. Więc będziemy mówić dzisiaj o Skyward Community, o projekcie, który lata temu, kilka lat temu skradł moje serce i kilku osób, które tutaj z nami są. Wierzę, że to, na co wszyscy czekamy, będzie duże, będzie ogromne, będzie takie, jakie nigdy wcześniej byśmy nie oczekiwali, że będzie. Tym bardziej wiedząc i cały czas ufając, obserwując projekt, tak, i ufając ludziom, którzy za tym projektem stoją, nie ukrywam, że cały czas w pewnym sensie z gęsią skórką, mając gęsią skórkę, słucham o tych wszystkich aktualnościach, nowościach i oczywiście Was do tego też zachęcam. Oczywiście jak najbardziej też do przekazu o projekcie nowym ludziom. Ja od 4 lat już prawie jestem w projekcie, więc 2016 rok to rok zmian. To rok zmian wyjątkowych. Tamte czasy, tak to jednak. Dzisiaj mamy zupełnie inny świat i prawdopodobnie on już nie wróci, nie będzie tak jak kiedyś, obojętnie czy to pójdzie w jedną czy w drugą stronę. Bardzo możliwe, że niedługo się o tym przekonamy. Więc ja już w firmie od jakiegoś czasu, wtedy kiedy dołączaliśmy do projektu, nie było zbyt wiele wiadomo. Ludzie, którzy tam byli bardzo blisko, oczywiście wiedzieli dużo więcej. My natomiast dołączając do projektu, kiedy widzieliśmy słabej jakości wizualizacje, słabej jakości materiały, no tak naprawdę z dużym takim zapasem ryzyka, tak? Wchodziliśmy w projekt, później dopiero kiedy zaczęliśmy go weryfikować, kiedy się okazało, że faktycznie projekt żyje, że jest ekotechnopark, który został, zaczęła być rozpoczęta budowa i tak naprawdę to była trzecia poważna próba dojścia do jakby realizacji. I tak naprawdę w jakimś sensie uwiarygodnienia tego obrazka, który widzicie, a obrazek, który widzimy, przedstawia już w jakimś sensie jakąś taką wizję, tak? W pewnym sensie transportu, rodzaju transportu, to już na początku naszego zeszłego wieku już ktoś o tym mówił, ktoś o tym myślał, ktoś o tym pisał czy malował, więc to były czasy, kiedy tamte wizje, tak jak i chyba w tym okresie teraz, kiedy słyszymy o różnego rodzaju przedsięwzięciach, już w tym momencie nawet chyba Skyway dla mnie, Skyway Community nie jest dla mnie jakimś czymś nadzwyczajnym, patrząc na to, w jaką stronę idzie świat i co się wokół nas dzieje. Więc w tamtych czasach, oczywiście dla większości ludzi, którym opowiadacie o tym projekcie, to dalej będzie pewnego rodzaju Matrix albo jakiś szósty zmysł, ale dla nas, którzy już są obecni w projekcie, widząc, jak ten projekt się rozwija, po prostu to już jest, można powiedzieć, chleb powszedni. Więc już wtedy ktoś przewidział, ktoś wiedział, że ilość i przyrost osób czy ludzi na naszej planecie spowoduje po prostu jeden wielki chaos, tak? I tak naprawdę to dzisiaj mamy. Nieporządek, nieład, wielki problem, nie tylko transportowy, ale też komunikacyjny, niejednokrotnie w różnego rodzaju krajach czy społecznościach, czy miejscach na świecie są ogromne po prostu problemy, tak? Które wcześniej czy później rozwiązać trzeba. Więc z tymi problemami się, można powiedzieć, stykamy na co dzień. Może nie w Polsce, tak? Bo takich jakby i korków, i takich miszmaszów na drodze nie mamy. Natomiast świat potrzebuje rewolucji w tym, jakby to powiedzieć, w tej technologii, w tym transporcie, w tej industrializacji. To jest po prostu nieuniknione. Więc patrząc na to, z jakimi problemami się spotykamy, jakie problemy na nas czekają i co możemy tak naprawdę zrobić, żeby rozwiązać chociaż część tych problemów, żeby to, co zostawimy po sobie, miało sens i to, co zostawimy, czyli nasza ziemia, nasze miejsce do życia, żeby nasze dzieci czy wnuczki mogły z niego właściwie korzystać, to tak naprawdę, jak my zadbamy teraz o to, to
to będzie po prostu będzie coraz gorzej. Także z tymi problemami transportowymi, jak już wiecie, się spotykamy, jest ich dosyć dużo. Będziemy mówić o tych podstawowych, tych największych czynnikach, które mają na to wpływ. To jest obrazek z Europy, z Rotterdamu. Ja tam kiedyś miałem okazję być, przyjemność. I faktycznie to po prostu to, co się tam dzieje, jest niebywałe. Ta logistyka i ta ilość kontenerów i tych statków, i tak jak widzicie w zatoce, jest tak zatrważająco duża i wielka, że po prostu no to jest no niemożliwe. To po prostu to w którymś momencie ten kurek musi gdzieś tam wystrzelić. Więc patrząc na technologię i na jakby trend, to po prostu musi się zmienić. Więc problemy, o których mówimy, dwa największe, czyli przeciążenie tras transportowych, czyli ilość proporcjonalna, wręcz ilość przyrostu ludności na świecie i przyrostu no, tak naprawdę tras, tak? Dużo więcej ludzi, dużo więcej samochodów jest wprowadzanych na rynek niż po prostu kilometrów dróg, tak? I to jest już to tak naprawdę nie jest tajemnica. Już nawet nie tylko chodzi o koszty, ale też chodzi po prostu o problemy, które te trasy i nowe drogi po prostu tworzą, tak? Nie wszyscy chcą się na to godzić. Nie każdy chce nowych tras, nowych dróg. Nie każdy chce się po prostu poruszać szybciej. A jeśli już się chce poruszać szybciej, to musi jakby iść na pewnego rodzaju kompromis, a nie wszyscy chcą na ten kompromis po prostu iść. Stąd te problemy. Brak zabezpieczeń to kolejny jakby problem. Wcale nie mały, bo bardzo duża ilość ludzi niestety ginie w wypadkach transportowych. Czy to samochodowych, czy lotniczych, czy kolejowych, czy różnych innych. Oczywiście jakby nieporównywalna ilość i wielkość jakby problemów, które wynikają z powodu tych kolizji drogowych jest na świecie. Prawie milion ludzi rocznie ginie po prostu w samych wypadkach samochodowych na świecie, więc jest to ogromna ich ilość. Niestety. Kolejne problemy to, tak jak widzicie, no, tutaj mamy do czynienia z naturą, tak? Natura nie daje za wygraną, niejednokrotnie pokazuje nam, że jest silniejsza od nas, a my próbujemy jej udowodnić, że jest być może inaczej. Czy to śnieżyce, czy anomalie pogodowe, czy burze piaskowe. Ten ostatni przykład, czyli burzy piaskowych, tutaj zdecydowanie Skyway się jakby nie poddaje i wręcz tutaj obiecuje i pokaże to, bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku fizycznie pokaże to w Szardży, ale to już za chwilę o tym opowiem. Więc my próbujemy walczyć, natura nie daje za wygraną i faktycznie, niestety, fakty są takie, a nie inne, że jeśli w ciągu 2 dekad nie zrobimy czegoś konkretnego dla naszej planety i dla jej ocalenia, niestety będzie to duży problem. Skutki po prostu będą nieodwracalne, zniszczeń i tego, co pozostawimy po sobie, więc prawdopodobnie planety możemy już nie odbudować, jeśli nic się nie zmieni. Stąd bardzo wiele, na pewno też o tym słyszycie codziennie, może chyba kilka razy w tygodniu słychać, albo można przeczytać jakąś nową informację na różnego rodzaju stronach, że jak nie eksploracja kosmosu, to jakieś nowe systemy, jakieś nowe sposoby na to, żeby pomóc planecie. Więc dzisiaj jakby już bycie eko, czyli przeciwieństwo tego, co widzimy na zdjęciu, już nie trzeba do tego nikogo namawiać. Ludzie o tym wiedzą, sami podejmują decyzje właściwe, używają właściwych rzeczy, czy to do czyszczenia, czy do mycia, czy różnego rodzaju innych jakby sposobów na to, żeby no, jak najmniej zużywać i wytwarzać śmieci. Więc jakby do tego nie trzeba ludzi już jakby namawiać, tylko kwestia jakby poprowadzenia ich i wskazania właściwej drogi. To jest dzisiaj tak naprawdę kluczowe. I można powiedzieć, że my z tym zanieczyszczeniem środowiska mamy bardzo wiele wspólnego, bo naszą drogą jest droga, jak sama nazwa wskazuje, podniebna, tak zwanego drugiego poziomu. I tak naprawdę im częściej rozmawiam z ludźmi, tym szczerze powiem, coraz mniej słyszę obiekcji, ponieważ ludzie po prostu są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że w pewnym momencie po prostu musi
się coś zmieni. Więc zanieczyszczenie środowiska to kolejny aspekt, który jest bardzo istotny i my jak najbardziej możemy sobie z nim przybić piątkę. To, jak to jest w tym momencie, to zobaczcie tutaj na tym wykresie. Produkcja energii elektrycznej, to już jest jasno powiedziane, że zdecydowanie zużywamy dużo energii. To się w tym momencie się bardzo, bardzo dużo zmienia. Oczywiście w Polsce jesteśmy chyba z tego, co słyszałem, pionierem, jeśli chodzi o moduły fotowoltaiczne. Bardzo dużo ich zostało założone, natomiast i tak nie dogonimy nigdy Niemiec czy Azjatów, czy krajów bardziej rozwiniętych. W tym momencie na świecie ogólnie statystycznie tylko niecałe 10% to tak zwana zielona energia, a reszta to niestety ta niedobra, ta szkodliwa, czyli głównie węgiel, gaz, ropa naftowa i energia jądrowa. Dekarbonizacja, na pewno słyszeliście takie pojęcie, ono się coraz częściej pojawia. Oczywiście ma swoich zwolenników i przeciwników. Nie chcę się na ten temat do końca wypowiadać, natomiast wiadomym jest, że węgiel w tej postaci, która jest obecnie, po prostu jest szkodliwy. No ale wiadomo, są rozwiązania i można z nich korzystać. Pytanie tylko, czy ktoś na to, z tego chce skorzystać. Tym bardziej, że znając naszą historię, znając historię firmy, że nasza technologia jest już znana od ponad 30 lat, nie wszyscy ją zaakceptowali. Wiele, wiele osób bardzo ciężko pracowało nad tym, żeby tej technologii nie uruchomić. No ale jednak coś się dzieje, żeby to zmienić. No więc tak, kolejnym problemem jest wysokie zużycie energii, tak jak wspomniałem, i jego ilość, tak, i zapotrzebowanie jest tym jakby kolejnym czynnikiem, który wprowadza jeden z kluczowych problemów, jakby strategicznych problemów do zmiany. No i tyle. Po prostu, jeśli tego nie zrobimy, nie rozwiążemy tych czterech głównych czynników, które są największym kłopotem dla naszej planety, no to nie będzie dobrze, niestety. Różnymi sposobami ludzie sobie radzą, próbują rozwiązywać te problemy. Oczywiście wiecie sami, że te problemy transportowe są jednymi z największych teraz problemów, jeśli chodzi o, czy wyzwań, jeśli chodzi o pomoc na tej naszej szeroko pojętej ekologii. Ale jak widać, nie wszystkie rozwiązania są właściwe. Z jakiegoś powodu nie da się ich implementować w szerokiej skali, tak międzynarodowo powiedzmy. Tak, no bo coś stoi na przeszkodzie, albo miejsce, albo technologia, albo zbyt dużo być może stali, albo zbyt duże zużycie, albo być może koszty, więc to wszystko oczywiście jest obliczone. Z jakiegoś powodu te trasy, czy nawet te przykładowe, czy te, które już jeżdżą nawet i o których słychać, że są szybkie, że są bezpieczne, tak, no bo są takie, ale z jakiegoś powodu nie są implementowane i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego. My oczywiście znamy odpowiedź na te pytania, aż na szereg tych pytań, stąd nie ukrywam, że coraz częściej naprawdę ja się spotykam nawet z telefonami od ludzi, na których bym nigdy nie postawił, bo się dowiedzieli, że taka technologia jest i ona im się bardzo spodobała i są w stanie zrobić bardzo wiele, żeby na przykład spowodować, żeby coś takiego powstało u nich. No, oczywiście jesteśmy po tej też drugiej stronie, więc wiemy, że dzisiaj jakby strategią firmy nie do końca jest zaopatrzenie takiego, nie wiem, miasta do 200 czy 300 tysięcy tego typu transport, więc jakby tu tłumaczymy to, tak, dlaczego nie. Natomiast jak już słyszę, tak, i doświadczam tego, że są ludzie na wysokich szczeblach, którzy sami potrafią wykręcić telefon i dowiedzieć się czegoś więcej, to znaczy, że już coś się dzieje w tym temacie. Okay? I jakby uświadamia mnie to, że to jest dobre miejsce do tego, żeby zarówno i promować projekt, jak i ufać temu, tak, że to po prostu wcześniej czy później, wierzymy mocno, że wcześniej znajdzie swój finisz w jakimś oczywiście sensie, bo cały czas ta technologia jest rozbudowywana. Tak więc jak widzimy, nie wszędzie da się wszystko zastosować z jakiegoś powodu. Najczęściej chodzi o koszty i tak naprawdę i patrząc na przyszłość, tak, i na przeszłość oczywiście, no to widzimy, że jesteśmy w branży, tak jak powiedział nasz projektant generalny
i wynalazca Anatolij Iliński, że jesteśmy naprawdę w wyjątkowym miejscu. Przemysł, który tworzymy, ten przemysł transportowy i infrastrukturalny jest po prostu ma większy potencjał niż branże lotnicza, kolejowa czy drogowa. I ja zdecydowanie ufam w te słowa i wierzę w to ogromnie, że tak się wydarzy, tym bardziej, że kilka dni temu odbyło się na Białorusi wyjątkowe spotkanie. Nie pokażę tego slajdu, dzisiaj macie je w aktualnościach oczywiście, gdzie już mowa jest nie tylko o transporcie, ale też o eksploracji, tak, kosmosu. Coraz częściej słyszymy zresztą, na pewno obserwujecie takie firmy jak Tesla czy Amazon, gdzie Jeff Bezos czy Elon Musk mówią o eksploracji kosmosu. Oczywiście to mają pewną retorykę, z którą nie do końca nasz pan Junicki się zgadza. Natomiast kilka dni temu powstało kolejne, trzecie już bodajże spotkanie na ten temat i jakby to powiedzieć, takie wydarzenie, gdzie było z tego co wiem ponad 100 czy 200, prawie 200 osób na wydarzeniu o właśnie eksploracji kosmosu, tak? Tylko sposobem tak zwanym bezrakietowym, tak? Czyli nasz projektant, nasz wynalazca wymyślił sposób na to, żeby uratować planetę szybciej, niż by nam się wydawało, poprzez wyrzucenie dosłownie, czy wyniesienie wręcz, tak, największych zanieczyszczeń z naszej Ziemi, czy z naszego regionu, tam gdzie mieszkamy, po prostu w przestrzeń też kosmiczną. Więc ja patrząc znowu na historię tej firmy i tego, jak to się wszystko rozwijało, widzę teraz, że zdecydowanie ma to lepszy jakby odbiór, tak? Ponieważ po pierwsze Junicki zaczyna swoje opowiadania o swoich wynalazkach od transportu, czyli od tego, co ludzie rozumieją, tak? I to, co widzimy przed sobą, to jest zupełnie możliwe, żeby się to już działo, tak? Bo to już dzieje się, powstaje, buduje. Za chwilę będę na tym więcej mówił. I teraz, kiedy ludzie to akceptują i są gotowi na to, żeby przyjąć nowe, to Junicki pokazuje coś nowego zupełnie, tak? Jeszcze większego, dużo większego, dużo bardziej, no wręcz ekscytującego, ja to tak nazwę, bo mówimy o eksploracji kosmosu w zupełnie inny sposób niż do tej pory znamy, więc jakby patrząc na jakby całokształt, bo do tego głównie chciałem dzisiaj nawiązać, to w firmie i wokół firmy dzieje się tak wiele na ten moment, że tak jak miałem rozmowę dosłownie godzinę temu z kolegą, który zapytał mnie o to, co dzisiaj robię, to dzisiaj głównie robię właśnie Skyward Community, dlatego że tego projektu już się nie da zatrzymać. Tak samo jak widzicie na tych animacjach, prawdziwych prezentacjach, jak to sobie jeździ i coraz szybciej będzie to jeździło, tak uważam, że tego projektu się już nie da zatrzymać i tylko czas jakby nas łączy i dzieli od tego, żeby ten projekt rozliczyć tak, jak chcemy. Okay, nawiązując dalej do technologii. Technologia, idąc dalej, to technologia strunowa, czyli no, to, co wszyscy znamy, wiemy, jak działa struna, na czym polega i jak wygląda gitara i skąd wydobywa się dźwięk. Facet lata temu wymyślił, że jak połączy strunę i do tego jeszcze je zrotuje, i do tego jeszcze spowoduje i obliczy, że może się po tych strunach coś toczyć, to wygląda na to, że no wygląda na to, że to może wyglądać w ten sposób. I to jest prawdziwe zdjęcie, tak? To jest fotomontaż, oczywiście, to może być jakby odpowiedź na to, jak miałoby wyglądać na przykład miasto w terenie zakorkowanym, tak, nie mostowym, albo tak zwanej ostatniej mili, która powoduje rozblokowanie zatorów miejskich, tak? I po prostu facet sobie wymyślił i stworzył to, przez lata to badał i udowodnił, nie tylko sobie, ale też innym sceptykom, że mając takie podpory typu A i B, to są podpory betonowe bądź stalowe, w zależności od tego, o jakim terenie i o jakim usytuowaniu mówimy, tak, i naciągając tą strunę na tych podporach,
jeśli dobrze pamiętam, tam jest siła na ciągu ponad 30 ton. To całkiem sporo. To możemy te podpory nawet rozstawić między sobą do 2 czy nawet 3 km w zależności od usytuowania terenu. I zobaczcie, ile możemy zaoszczędzić natury tak naprawdę, bo tu nie chodzi nawet o miejsce, tylko o to, czego nie jesteśmy w stanie zniszczyć, tak, przy budowie takiego transportu. Dla mnie wyjątkowe. Tak to wygląda w przekroju, tak, to po czym się toczy ten nasz pojazd, tak to nazwę. Więc nasada szyny toczy się po tym właśnie. W środku jest umieszczona struna, zrotowana, sfiksowana tak zwana struna, wzmocnienie ścian stalowych, konserwacja, pochłanianie hałasu. To ten materiał, który jest w środku zalany. Tak, nie wiem, jako kolejny argument do tego, żebyście mogli sobie go wykorzystywać, czy też dla siebie, żeby się upewnić dalej, czy dla innych. Skyway podpisał kontrakt z jedną z największych firm w Europie, belgijską firmą tworzącą stal. Taka ciekawostka. I powiem szczerze, że ja o tym fakcie podpisania tej umowy dowiedziałem się w ogóle nie ze Skywaya, tylko w ogóle z innego źródła, ponieważ śledzę też różne nowinki i też spółki giełdowe. No to właśnie tam trafiłem kiedyś na taki materiał. Taka ciekawostka. Ok, więc mamy kilka rodzajów transportów. Ten osobowy transport dzieli się, można powiedzieć, na trzy rodzaje. Ten tak zwany lekki, ten średnio lekki, tak to nazwiemy, i można powiedzieć ciężki transport, czyli ten tak zwanej estakadzie. W tej estakadzie środkowym elemencie, zobaczcie tam w tej lubce, tam jest miejsce na to, żeby na przykład poprowadzić coś typu, nie wiem, energię, tak, czy okablowanie, czy internet, czy na przykład wodę. Też jest zupełnie możliwe, o tym też się mówi. Więc można powiedzieć, że taka estakada mogłaby niejednokrotnie w niektórych rejonach świata zmienić wręcz gospodarkę. Ja to tak widzę. Trochę szerzej, tak sądzę. Ok, to są już prawdziwe zdjęcia. Ja miałem przyjemność i przywilej jeździć sobie zarówno jednym, jak i drugim pojazdem. Byłem tam na samej górze. Super widok w ogóle, tak. I fajne doświadczenie, kiedy ludzie są pod spodem, kiedy na górze można sobie wsiąść w szybki pojazd, tak, i przejechać sobie dalej z prędkością niebagatelną, ponad 500 na godzinę. I to prawdopodobnie, może nie w tym roku jeszcze, ale w przyszłym roku na pewno zostanie pokazane w Dubaju, tak, w Szarczy, tam gdzie też miałem okazję i przywilej być. Za co dziękuję też również niektórym osobom, bo też o tym, też w tym pomagały. Ok, więc tak jak mówię, projekt, o którym mówimy, no jest niesamowity. Zachęcam do tej strony, Junicki inżynier, żeby sobie poczytać o tym, potłumaczyć sobie tych tekstów. Wierzcie mi, że tam są rzeczy, których być może nie usłyszycie też od nas, bo jest tego bardzo dużo. Wyczytacie coś, co Wam być może w jakimś sensie zaczaruje. I wznowi wiarę w ten projekt, albo być może ludzi, których zaprosicie, oni po prostu zrozumieją coś więcej. Więc cała historia stoi za tym projektem. Dla mnie wyjątkowa. Jak najbardziej lubię o historiach mówić i o nich też pamiętać, bo jak to kiedyś ktoś mądry powiedział, zawsze powinniśmy wiedzieć, pamiętać, skąd pochodzimy. Więc ja mnie będzie zawsze przypominało to, że jestem w projekcie i w jakich też okolicznościach w tym projekcie jakby powstałem, tak? Bo na początku naprawdę z tego projektu się śmiałem i pukałem się w głowę, że to jest zupełnie niemożliwe, a dzisiaj jestem, można powiedzieć, pełnym ambasadorem tej marki. Więc problemy, o których mówiliśmy, w dużym stopniu Skyway rozwiązuje i do tego Was zachęcam, żebyście zweryfikowali to oczywiście po swojemu i sprawdzili po swojemu, jak to działa. I dlaczego oczywiście, tak? Czyli współczynnik powietrza, to co udowodnił Junicki, to dlaczego tak bardzo mocno jakby te parametry się zmieniają, to właśnie przez to, że najszybsze samochody, które mamy w tym momencie na świecie, to przedział 0,3, tak? Średnio mówi się 0,4, jeśli chodzi o współczynnik powietrza, a my go kilkukrotnie przebijamy, tak? Czyli spowodujemy,
że na tym poziomie, gdzie się znajduje nasz transport, jest zupełnie inny współczynnik powietrza, co powoduje i przekłada się na zużycie, tak? Czy to prądu, czy paliwa, w zależności od tego, jaki będzie ten transport, kto, który wybierze i gdzie on będzie umieszczony, to tak będzie on zużywał energię. Tak? I przeliczone to jest na zaledwie kilka dolarów, tak? Jeśli chodzi o kwestię przejazdu 100 km na osobę. No, wyjątkowe dosyć dane tutaj, patrząc na to, że jeszcze mówimy o parametrze bezpieczeństwa, szybkości przejazdu, szybkości jakby dostania się do tego pojazdu, więc tych aspektów jest tutaj cała masa i gdyby to chcieć porównać oczywiście i dlaczego technicznie to wszystko tak wygląda, no to wygląda to niesamowicie. Więc patrząc na tradycyjny rodzaj, zobaczcie, ja mam teraz takie doświadczenie, że pracuję z ludźmi, jestem wokół ludzi, którzy są na przykład na kolei zaangażowani, tak? I wierzcie mi, że jak pokazałem im ten projekt, który dzisiaj jest moim takim projektem numer jeden, to po prostu kręcili z głową z niedowierzaniem, że ja już czymś takim jechałem, tak? Wiedząc, jak ta kolej u nich wygląda, tak? Już nawet nie chodzi o to, że mówimy tutaj o tej, no, tym aspekcie bardzo ważnym, tak? Jeśli chodzi o tą przyrodę, naturę, wycinanie skał, drzew, zmienianie nurtów rzek i tak dalej, i tak dalej. Tylko chodzi o jakby sam system działania. Powiem, że na przykładzie polskich kolei państwowych, no, to jest, oni będąc pracownikami tego systemu, tak to nazwę, i kiedy ja im opowiedziałem, jak to będzie działało i jak to już funkcjonuje, że są to pojazdy autonomiczne, że tam nie potrzeba tyle serwisu, że tam nie potrzeba tyle infrastruktury wokół, tak, to rzeczywiście widać, ale to, co stoi za tym jeszcze z tyłu, jest w ogóle coś niesamowitego. To ci ludzie, którzy są w tej firmie, tej, którą każdy z nas zna, taka czy tam Intercity, obojętnie, to jest po prostu nie do wiary. Tak? Oni nie wierzą w to, że to już jest tak blisko, tak? Że to już tak działa, tak? Że to już jest na wyciągnięcie ręki, bo będąc pracownikiem takiej, można powiedzieć, firmy czy społeczności, widząc, jak to od środka wygląda, to tam naprawdę zupełnie nie ma czasu, nie ma chęci zupełnie, już nie wspomnę tutaj o tematach, jakby kto zarządza tymi wszystkimi decyzjami, ale zupełnie nie ma perspektywy jakiejkolwiek zmiany. I to jest w tym wszystkim też niebywałe, że na co dzień ludzie, którzy jakby w tym systemie, jakby w cudzysłowie konkurencyjnym pracują, oni po prostu czapka z głów, jak to zobaczyli. Także proponuję wykorzystać kilka tych materiałów, bo to jest takie dosyć ciekawe doświadczenie i zachęcam do tego, żeby też tych w jakimś sensie argumentów używać, bo one są naprawdę mocne. Ok, więc tutaj porównując te wszystkie wykresy, tak można powiedzieć, najważniejszym moim zdaniem to nie tylko koszty, tak, ale też wskaźnik wypadków. Zobaczcie, jeśli chodzi o no wskaźnik wypadków i tak jak wspomniałem, tych śmierci, tak? To jest ogromna ilość ludzi. Nie mówię tutaj o tym, żeby zmniejszyć się do zera, bo to jest niemożliwe, tak? Ale jeśli nawet połowę z tych ludzi udałoby się uratować, zobaczcie, o jakich mówimy, o jakiej skali mówimy, tak? Uratować 500 000 nie wiem, istnień, niesamowite. Już nie wspominając o środowisku, które ma też oddziaływanie, pojemności zużycia energii, te wszystkie koszty z tym związane, jak dla mnie niebywałe. Nie ukrywam, że dla niektórych też. Ok, kolejny slajd, już widzicie, to już tak naprawdę z każdym z tych pojazdów mamy już do czynienia. Nie wszystkie mają jeszcze certyfikację do ruchu, tak zwaną europejską. W tym momencie tworzy się kolejna, można powiedzieć, branża, tak, którą oczywiście też znamy, ale ona się fizycznie tworzy, nie tylko na Białorusi, ale też w Dubaju, w Szarczy. Unicode tak zwany, tak, czyli to, co dzisiaj
to, gdzie ten Amsterdam na początku, tak, ten Rotterdam, to, o czym opowiadałem na początku, tak Skyway musi iść i pójdzie, i widać, że to będzie jakby też target, tak, bo zapotrzebowanie jest tak ogromne na unikonty, czyli wybudowanie i przetransportowanie kontenerów morskich nawet 3 km czy 5 km od brzegu, tak, bez infrastruktury tej lądowej. Niesamowite. Nie chcę tutaj się jakby skupiać na szczegółach, ale powiem Wam, że też miałem już taką mocną rozmowę na ten temat. Chodzi o Turcję. Ile tam, jakie tam jest zapotrzebowanie na przykład na transport morski, tak? Szok, głowa boli. Naprawdę. Więc wszystko to przed nami. Jesteśmy w miejscu i w czasie, który cały czas jest wyjątkowy. I uważam, że to jest jak najbardziej dobry wybór, jeśli tutaj jesteście i tym bardziej o tym słuchacie. Certyfikaty, dyplomy, uznania, to wszystko to, co już Skyway posiada. Wiele z patentów. 3 lata temu pamiętam dużo, bardzo duża część pieniędzy szła na patenty, tak, czyli zabezpieczenia wszelkiego rodzaju tych różnych prób, podróbek i tak dalej, żeby Skyway był numerem jeden, tak, i on po prostu będzie numerem jeden. Dzisiaj firma jest ogromna, jest może nie ogromna, jest wielka, jest dużo większa niż wtedy, kiedy ją poznaliśmy. To już jest nasz budynek, prawie 100 inżynier, prawie 1000 inżynierów, tak, na naszym pokładzie. Już swoje fabryki, tak, swoje montażownie do tego, żeby już tworzyć swoje rzeczy. Już wiemy, że ten kompozyt też będziemy robić sami. Ostatnio firma kupiła kolejną bardzo drogą maszynę do tego, żeby to tworzyć. Więc kolejne powierzchnie i produkcyjne, i magazynowe prawdopodobnie, i też powierzchniowo, jeśli chodzi o zasoby, tak, pokazanie w parku technologicznym. No, to, co wszystko widzicie na tym zdjęciu, to jest już prawdziwe. Laboratoria oczywiście też, bo mówimy też o pewnego rodzaju bionaturze, czyli to też jest pewnego rodzaju konikiem, rodzaje transportów od osobowych do towarowych i do tych sypkich też tutaj widzimy na dole, też tam byłem przy tym. No, niesamowite, naprawdę niesamowite. No i to, co się już aktualnie dzieje, tam gdzie oczy firmy skupione są chyba na ten moment najbardziej, z tego co wiem, czyli Sharjah, taki też Zjednoczone Emiraty razem z Amerykanami budują tutaj wspólny, taki, można powiedzieć, taką dolinę krzemową, dubajową, tak to nazwę. I to się tam będzie, to się tak będzie nazywało, czyli Sharjah. Jeśli pozwolicie, to tutaj ten minutowy filmik Wam jeszcze puszczę, to, co się będzie działo, i z racji tego, w jakim czasie jesteśmy z tymi korona coś tam, o czym nie chcę za bardzo mówić, bo mam na ten temat swoje zdanie, to tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać coś, co się tam dzieje, co się wydarza, We are the makers, the breakers, and everything in between. We are the untamed spirits who are hard to please. We dare the challenges. We embrace dangers. We don't fear critics, and we don't care about doubts. We think, we plan, and we do. We do it for passion. We do it for love. We do it for tomorrow. From Sharjah to the world, we believe that today is the gateway to the future. Sharjah Research Technology and Innovation Park. Shaping the future together.
To się buduje. To już jest, nie powiem, że na ukończeniu, ale na bardzo zaawansowanym poziomie. W tym momencie powstaje tutaj ta trasa, którą, czy ja tam tutaj mogę to tutaj dokładnie. Ta trasa w tym momencie zostały postawione słupy, tak? Ten budyneczek już sobie tutaj stoi. Te elementy prowadzące też. Ten budynek już tutaj powstał. Na pewno na nowych zdjęciach widzieliście, że już jest wręcz zazieleniony. My, kiedy tam byliśmy w zeszłym roku, to tam tak naprawdę prawie nic nie było, ale i tak było super. Okej, więc tak, w takim jesteśmy miejscu, w takim jesteśmy czasie, tak jak tam lektor użył takiego sformułowania, brama przyszłości, i zdecydowanie uważam, że to są bardzo mądre słowa, bo tak właśnie jest, przyszłości technologicznej. Mówi się, nie wiem, w co tam wierzycie i czego używacie, czego wysłuchacie, ale mówi się, że z końcem tego roku podobno wchodzimy w tak zwaną erę powietrza. Erę powietrza, więc wierzę mocno, że będziemy jako firma, jako inwestorzy będziemy częścią tego projektu i tej technologii. Więc to już w Dubaju powstało. Okej. Dobra, kolejna technologia, o której też wiemy, to zazielenienie plaż, tak? To też znacie. Zazielenienie plaż, czyli miejsc zupełnie na tą chwilę niemożliwych do zagospodarowania. Więc to jest tak zwane miasto linearne, tak będzie wyglądało ono. No więc to, co widzimy, to najważniejsze kilka aspektów, które są kluczowe dla nas, czyli innowacja, ten tak zwany transport drugiego poziomu, transport wysokiej prędkości, wydajność, bezpieczeństwo, łatwo integralne, łatwo implementowalne, no i przyjazne środowisko. To są te kluczowe aspekty, które związane są z firmą. Więc tutaj film, który chciałbym Wam puścić, to puszczę go może na końcu, żeby nie tracić może Waszego czasu cennego. Okej. Okay. Na sam koniec go wymienię. Okej, okay, w jakim jesteśmy miejscu? Andrzej, spróbuję powiedzieć częściowo na Twoje pytania, bo udziały to nie to samo co tokeny, to na pewno. Natomiast patrząc na miejsce i czas, w jakim jesteśmy, ja wchodziłem w czasie konstrukcyjnym. 2016 rok to budował się Ecotechnopark. Dzisiaj jesteśmy w czasie realizacji, implementacji. Jesteśmy blisko 15 etapu, a 15 etap to koniec sprzedaży udziałów. I wręcz mamy zapewnienie, że do końca roku udziałów już firmy nie będziemy mogli kupować. Więc tak to wygląda na osi czasu. Ja byłem w firmie w szóstym etapie. Tam zaczynaliśmy, tam zupełnie w innej cenie były udziały i faktycznie te tak zwane stare udziały z tamtych czasów można było przez chwilę wymienić na tokeny. Ja sam część tych tokenów osobiście sobie kupiłem, wymieniając udziały. Tam bodajże był przelicznik 100 tysięcy udziałów na 10 tysięcy tokenów, jakoś tak. Nie chcę wprowadzić w błąd, ale też jestem częścią tych osób, która to zrobiła. Jeśli chodzi oczywiście o ten finansowanie tych tokenów, tego jeszcze nie mam, tak? Nie mam tego finansowania, więc dalej jakby czekamy na to, na rozwój sytuacji i tego, jak ten rynek się zachowa. Wiecie dobrze, że ten rok jest dosyć dziwny, jeśli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia, czy to zaplanowane, czy mniej zaplanowane, to już nieważne, natomiast wszystko w tym roku się pozmieniało, tak? Nawet jeśli chodzi o kwestie firmy. Chociaż i tak daje radę, to co zaplanowali, zrobili, nawet więcej z tego co wiemy, bo szarży miało być dużo mniej, a zrobili sporo więcej, tak? Natomiast nie o tym tutaj mowa. Jesteśmy w czasie realizacji, implementacji i to, co możemy i to, z czego możemy skorzystać, to z tak zwanych pakietów, tak? Czy to pakietów tych miesięcznych, czy jednorazowych. Będąc częścią tego projektu, możemy użyć swoich pieniędzy do tego, żeby pomóc firmie, pomóc projektowi rozwijać się dalej i jednocześnie dostać za to część w udziałach, tak?
Tutaj mamy pakiety, które do tej pory były dostępne. Tak jak widzicie, jakiś czas temu można było za 1000 dolarów mieć 38 tysięcy udziałów, skąd 38, odkładając 150 dolarów miesięcznie przez 9 miesięcy. Mieliśmy dyskonto do 35, mając w bonusie 2700 tysięcy udziałów, prawie 45 tysięcy udziałów. Tak? Tak to wygląda. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj kończy się promocja. O niej za chwilę opowiem, ale ta promocja nie była dostępna w czasie, kiedy był robiony ten slajd, czyli w czasie, kiedy dyskonto było przy od 20 8 za 250 dolarów do 150 tysięcy dolarów za dyskonto 57. Zobaczcie, czyli 8,5 miliona udziałów można było mieć za prawie pół miliona złotych. Ponad w sensie. Dzisiaj wygląda to inaczej, ponieważ jest promocja, tak? I o tej promocji chciałbym Wam opowiedzieć, tym bardziej, że znajdujemy się w ostatnich godzinach tej promocji, z której jeszcze można skorzystać, jeśli ktoś ma środki, może sobie jeszcze pakiet zarezerwować, bo ta rezerwa dotyczy tego pakietu, więc mówimy o 1 do 50 przy mniejszych inwestycji i 1 do 90 przy większych. I teraz na czym to polega? W momencie, kiedy miesięcznie inwestujemy 50 dolarów miesięcznie, wtedy na koniec spłacania naszych rat, czyli po 12 miesiącach mamy 30 tysięcy udziałów. Przy 200 zł miesięcznie można powiedzieć. Przy 100 dolarach miesięcznie mamy do wykorzystania dyskonto 1 do 90, czyli na sam koniec płatności ratalnej, czyli w 12 miesiącu mamy 108 tysięcy udziałów. Pamiętając o tym i wierząc oczywiście, ufając w firmie, wiedząc, że będzie tak jak będzie, bo będzie na pewno, bo patrzę na to. Nie chcę tutaj zapewniać, tak, żeby ktoś później tego nie wykorzystał, natomiast patrząc na to, jak rozwijają się szeregu innego rodzaju projekty, a wersji tego, że codziennie jestem na amerykańskiej giełdzie, tam widzę, jak się mają inne technologiczne projekty, jak NIO, czy Tesla, czy INIO. To są projekty, które naprawdę wyjątkowo rosną i się fajnie zachowują, więc wierząc tutaj i wiedząc, jak to się zachowuje, a mając na uwadze, że jesteśmy w projekcie technologicznym, globalnym, a nie tym, który tworzy dwa czy trzy samochody w ciągu dwóch czy trzech lat i ma świetny marketing, to a dzisiaj akcje kosztują 400 dolarów, to wierzymy, że zdecydowanie to jest możliwe, że ten projekt będzie debiutował od dolara, a może i nawet więcej. To jest naprawdę możliwe. Więc zachęcam tutaj do tego, żeby wykorzystać ten ostatni czas. Jesteśmy w takim miejscu, a nie innym. Mówimy o realizacji, czyli już o tym, że są pobierane zaliczki na projekty celowe, tak, adresowe. To jest naprawdę wyjątkowy czas dla firmy. Wierzcie mi, że firma już jest zupełnie może sama sobie już spokojnie poradzić i dojdzie do tego, do czego oczekuje. Dlatego wykorzystajmy tę szansę. Zachęcam ogromnie do tego, żebyście ostatni ten czas wykorzystali na promocję Skyway Community, Skyward Community, bo tak musimy teraz o tym mówić, bo na sam rebranding oczywiście to wiecie. Przyzwyczajenie, natomiast trudno jeszcze zmienić. Także wykorzystajmy czas, wykorzystajmy ostatnią prostą do tego, żeby stać się wolnymi, niestety niezbyt często używam tego słowa, ale czasami używam, wolnymi finansowo i ja zdecydowanie wierzę, że taki czas nastanie wcześniej czy później. To już jesteśmy w miejscu, gdzie nasz Anatolij nam przez godzinę mówił o tym, co tutaj będzie, jak tam będzie, więc wyjątkowa wizja stała się dzisiaj rzeczywistością, jak widzieliście. Tam już jeżdżą nasze pojazdy, tam już jesteśmy i tam się rozbudowujemy. No i co? No i cała naprzód, no, cała naprzód, wszystko przed nami. Tutaj byliśmy w małej grupce, jak to można powiedzieć, historycznej grupce na tym zdjęciu. Za jakiś czas to będzie, myślę, że bardzo, bardzo drogie zdjęcie. Wierzę ogromnie, tam była setka osób niecała.
Nie było jeszcze liny, nie było jeszcze budynków, fundamentów. Tam już dzisiaj to wszystko sobie śmiga. Okej, pamiętam. Było wyjątkowo gorąco, oczywiście. Nie tylko z racji informacji, ale dosłownie. Nie widać tego na zdjęciu, zdecydowanie. Tak więc raz jeszcze zachęcam do skupienia się nad projektem, do mówienia o projekcie, do wiary w projekt oczywiście. No i zdecydowanie trzymam kciuki za Was i wierzę ogromnie, że dacie radę i wierzę ogromnie, że my damy radę. Jeśli mielibyście jakieś pytania, oczywiście zapraszam, zachęcam do kontaktu albo lub do osób, które Was tutaj zaprosiły oczywiście. No i co? Jeśli macie jakieś pytanie prywatne, zachęcam. Jeśli macie chęć, żeby zrobić być może taką konferencję, na którą chcielibyście jeszcze zaprosić innych ludzi, może nie tutaj, nie przez ten system tutaj Mirapolis, tylko nie wiem, prywatnie, indywidualnie, może z jakąś grupką osób, gdzie można byłoby się nawzajem widzieć i wymieniać informacje, to też dajcie znać. Zdecydowanie jestem gotowy, żeby coś takiego poprowadzić, czy zebrać taką fajną grupę liderską, żeby to poprowadzić wspólnie, bo to też nadaje innej mocy. No i co? Ja ze swojej strony na ten moment bardzo dziękuję. Super, bardzo dobrze mi się rozmawiało. No i co? Chciałbym oczywiście częściej. Jeśli macie, tak jak mówię, ochotę, to piszcie. Będę też pomagał indywidualnie, bezinteresownie, nie ma problemu. Jak tylko oczywiście znajdę chwilę. No i co jeszcze? Bardzo dziękuję za dobre słowo. Bardzo dziękuję za czas poświęcony. Taka szybka godzinka do przegadania i mam nadzieję, że dosyć tam wartościowo coś zostało. Webinar prawdopodobnie będzie nagrany. Ja go tutaj jeszcze zapiszę i będziemy pewnie się mogli spotkać na kolejnym. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję raz jeszcze za cierpliwość i za wysłuchanie mnie do końca. Serdecznie Was pozdrawiam z gór Świętokrzyskich i trzymam kciuki za Wasz sukces. Kończąc oczywiście filmem. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. У меня экземпляр нашей струны. Он состоит из пучка напряженных проволок, которые находятся непосредственно в жестком коробе. Здесь сверху головка качения. Она представляет из себя стальной штрипс, который размещается непосредственно на коробе. Здесь имеются втулки для задания траектории пучка внутри короба, для того, чтобы обеспечить строительный подъем непосредственно самого рельса на пролете. Напряжение будет передаваться непосредственно по проволокам. Здесь через заполнитель имеется связь с дорожкой качения. Заполнитель себя представляет дешевую, разработанную нами бетонно-полимерную смесь, которая и гасит шум, и может передавать какие-либо нагрузки. Также на сегодняшний день у нас имеется некий опыт в трибофатике. Данная наука нам позволяет более конкретно судить о том, как себя ведет колесо в контакте с рельсом, где нам необходимо улучшиться конструктивно по таким элементам, как колесо и рельс, влияя при этом на шумность, вибрации, плавность хода. Сам по себе рельс, он весь у нас преднапряжен. То есть, условно говоря, он весь выступает в роли струны. Поэтому, собственно, сама струна и является элементом как токопередачи нашей структуры. В железной дороге для передачи энергии используются рельсы. Вот, и у них есть какое-то сечение, через которое ток проходит. Но они сами по себе не несут такую нагрузку, как у нас. То есть у нас рельс, он более развит и имеет большее сечение поперечное. Поэтому в нашем случае, если относительно железной дороги, увеличение сечения нашего рельса для того, чтобы реализовать прочность его, оно играет нам на руку.
потому что оно позволяет уменьшить потери на передачу энергии. У нас есть решение на сегодняшний день, как обеспечить подвижной состав питанием низкого напряжения, но при этом передавать энергию на значительное расстояние. То есть, ну, это 50 тысяч и более километров реализуемо. Один из важных аспектов нашей транспортной системы является беспилотное управление транспортными средствами. Ну, безусловно, анализ тех аварий, происшествий, которые происходят в автомобильном транспорте, в железнодорожном транспорте, авиационном, показывает, что основной причиной опасных ситуаций и происшествий является именно человеческий фактор. На этапе создания такого беспилотного транспортного средства нам придется проходить все этапы сертификационных испытаний, множество различных процедур, дабы реализовать те самые безопасные алгоритмы беспилотного управления. Собственно, это один из аспектов, благодаря которому наш транспорт и можно будет считать инновационным.